Marketing przegadany. Podcast o tym, co w marketingu i technologiach piszczy. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a ze mną jest jak zawsze Wojtek Walczak z agencji Play. Cześć, tu Wojtek Jesienny Walczak. Dokładnie, a tu jestem tak, to jest ModCast. To jest ModCast Marketing Przegadany, w którym rozmawiamy o kampaniach marketingowych, kryzysach i nowych technologiach. No i jeśli interesują Cię takie tematy, to zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek albo nas zaobserwuj, żeby otrzymywać powiadomienia. Zostaw jakiegoś lajka, komentarz, oceni nas, bo to nam pomaga w budowaniu zasięgu, i docieraniu do coraz szerszego grona z masą ciekawych tematów. Dokładnie, a jak interesują cię inne tematy, to znajdź sobie inny podcast, zaobserwuj, mm. daj kciuk w górę i słuchaj tego, co lubisz. No, no i elo, nie? Cześć, dokładnie. Dokładnie. To to Tak to Kończymy. Dzisiaj był taki krótki odcinek, niestety. No. Okolicznościowy, króciutki, dziękujemy, to do zobaczenia. To, tak, dokładnie. Nie no, ale przypominam też, że możesz też znaleźć oczywiście na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i w wielu innych miejscach, w których lądujemy, a nawet pewnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, że tam istniejemy i działamy. I dzisiaj mamy właśnie, tak jak mówi Wojtek, taki okolicznościowy odcinek, bo chcielibyśmy porozmawiać po prostu o tym, co jest ważne i co tyczy się praktycznie każdego z nas. No bo jako, że jest październik, no w sumie właściwie, właściwie mija październik. U nas jest październik, ale u Was zakładam, że jest listopad. Pewnie już listopad. No i właśnie zaczyna się ten listopad. Postanowiliśmy nagrać dzisiaj taki odcinek poświęcony stricte kampaniom społecznym, społecznym które uświadamiają po prostu kobiety i mężczyzn o nowotworach, bo w końcu rożowy październik i November, no ja bym właśnie zaczął od tego drugiego na przekór demografii naszego, naszej audiencji bo w większości słuchają nas kobiety także sobie trochę panie posłuchacie o tych męskich sprawach bardziej no to też jest istotne mimo wszystko no bo ja pierwszy A, ale wiesz co ale wiesz co, Damian, co ciekawe to, to, to kobiety często mają w ogóle tą inicjującą i sprawczą rolę w kontekście męskich nowotworów bo to one zaganiają facetów w ogóle do lekarza nie? albo zachęcają do samobadania. To jest niesamowite, jak my faceci wierzymy, że dopóki, się nie zba, nie, dopóki ktoś nam nie zdiagnozuje choroby, to my jesteśmy zdrowi. Nie? Dopiero później, jak już, jeśli nie jest to 37,1, bo wtedy umieramy oczywiście, to wiemy bardzo dobrze, ale przy takich większych rzeczach, no to my cały czas to wypieramy. Nie? Po prostu nie ma diagnozy, to nie ma choroby. Dziękuję, jestem zdrowy. Jolo, jolo, jolo. Tak trochę jest, no ale właśnie nie ja bym chciał tutaj troszeczkę porozmawiać o Movember, o tej akcji no, tak na pierwszy rzut, ze względu na to, że to była też jedna z takich pierwszych akcji w ogóle związanych z nowotworami, z którymi ja się spotkałem. I ja się pierwszy raz dotknąłem z Mowember pod koniec 2014 roku. Byłem wówczas w drugiej klasie liceum, no i byłem też wiernym widzem jakiego kolegi Ignacego, czyli youtubera, który w owym czasie nagrywał głównie gameplaye z gier strategicznych, no, a potem zobaczył, jakie przelewy dostaje gimper. I, <laughs> I tak, Ignacy dołączył do akcji Mowember i poszedł o krok dalej. No bo zapuścił sobie nie tylko wąsiory, no bo na początku właśnie tak ta akcja była promowana, czyli zapuścił Wąsy, w ogóle co, całą brodę w zasadzie, i nagrał specjalny, dedykowany filmik o tym, no właśnie, no po prostu jak ten akcję finalizuje, tak, czyli na końcu się po prostu ogolił i zachęcał do badania prostaty, bo na początku mówił wember było stricte o badaniach prostaty i raku prostaty. I to był taki pierwszy moment, w którym się faktycznie zetknąłem z, z, z tą kampanią. Ona wyszła też tak oddolnie zupełnie, no bo fakt, kolega Ignacy jest influencerem, ale. Z tego co pamiętam, to on tam oficjalnie jakby nie, spo, nie współpracował z, z Fundacją Kapitana Światełko, tylko po prostu tak z własnej inicjatywy stwierdził, że to zrobi to i, i spoko. A to też był facet, który no był powiedzmy, że bardziej dojrzały na tym YouTube, bo on chyba w tamtym czasie miał gdzieś tam chyba około trzydziestki czy tam coś, także audiencja była troszeczkę młodsza, no bo my byliśmy jego widzowie przeważnie gdzieś tak właśnie liceum i tak dalej. Także można powiedzieć, że zaszczepiał nas w, w tych młodych chęć taką do, do badania się. I przyznam szczerze, że od tamtej pory o Mowember jakoś tak no mniej słyszałem. Coś tam od czasu do czasu się przewijało, ale miałem wrażenie, że to jest coraz rzadziej. I z ciekawości sobie zobaczyłem właśnie teraz przy okazji tego odcinka, co tam się ciekawego dzieje w tej kwestii, właśnie tu w Polsce. No i mam wrażenie, że niestety niewiele, pomimo jakby tego, że to jest szczytna akcja, ale. Coś, coś tam się dzieje, to jeszcze może za chwilę, bo ta, tak, no dzieje się, jest parę takich miejsc, natomiast one jakoś nie chcą się przy te działania. Do takiej masowej, szeroko powiedziałbym, masowej świadomości przebić. Chociaż jeżeli ktoś nas słucha i może powiedzieć, nie, co wygadacie, co pieprzycie wy za głupoty, to nie jest tak, to dawajcie znać, bo z przyjemnością. Bo ja, ja obserwuję parę takich miejsc i widzę, że tam coś się dzieje i co roku, wiesz, na hmm. dziennikarze z Kanal Plus, na antenie zostawiają sobie wąsy, coś tam w TVN, nie kto, ktoś jeszcze. A natomiast ja zetknąłem się z Mowem po raz pierwszy w 2011 roku, trochę wcześniej hmm. niż żeby znaczy, ta akcja w ogóle się chyba już narodziła gdzieś w 2004 w Nowej Zelandii, nie? To tak, było bardzo coś, dawno. coś takiego. To, to jest gdzieś ten kierunek, a ja się zatknąłem z Nowembrem na YouTubie. Ja no obejrzałem. Tak, mhm. ta, wiesz co, tego ja obejrzałem to już nie pamiętam nie pamiętam skąd i dlaczego i jak i po co, taki tytuł, taki filmik, który nazywał się Ryan Touches Herself. Ryan, czyli taka dziewczyna, bardzo atrakcyjna blondynka w typie, powiedziałbym, Pameli Anderson. To, to na pewno było na YouTubie, czy tam może tube było, ale coś było innego? Nie, to, 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 było, to było na YouTube, tak, tak. To, to, nie, nie wiem, czy wtedy były inne tube'y. Był jeden taki, tak. By, by, no z czerwonym w nazwie dokładnie. Red Tube. być może. Nie pamiętam, nie? No, ale to no, oczywiście, ale kontekst był oczywiście taki. No Ryan Touches herself, tylko że to było na YouTubie, nie? I oczywiście to była taka wciągająca sytuacja, kiedy jest blaska, która tam zaczyna się w sposób bardzo seksualny dotykać. Po czym kończy. Możecie to sobie znaleźć najprawdopodobniej. Po czym kończy się zupełnie zaskakująco, bo ona w pewnym momencie dotyka się, ale w kontekście jaj, yonder, nie? No, i jest to klasyczna kampania polegająca na tym, żeby zaciekawić i w sposób niezbyt opty... optymistyczny, złe słowo, niezbyt oczywisty, jednak sprowadzając atencję na, 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 na dany film, powiedzieć o czym to naprawdę jest. A bo hmm. o tym, że jeżeli dotykasz swoich jaj, swoich jąder, macasz je, to jest duża szansa, że wykryjesz. Znaczy, duża szansa, jeżeli jesteś w grupie ryzyka. Jeżeli wykryjesz to... te jądra, to na pewno jest duża szansa. Że wykryjesz te jądra, jak jesteś facetem, to jest duża szansa, ale jeżeli jesteś. W grupie ryzyka raka jąder, a tutaj nie wiem, czy wszyscy wiecie, ta grupa ryzyka to jest 18-35. Wiecie, to są, to nie są mężczyźni, to są młodzi ludzie, którzy są w tej grupie ryzyka i tam występuje to na, najczęściej. No to jeżeli coś takiego wykryjesz, no to, to jest oznaka, że to może być nowotwór, coś tam na tych jajach, i wtedy masz lecieć do lekarza, nie? No i wiesz co? I nie minęło chyba tam cztery lata po tym, jak ja to zobaczyłem, bo ja pamiętam, że to widziałem 2011 czy 2012, kiedy ja coś wykryłem, nie? Okay. Na swoich jajach. I tak mówię, no dobra, to, to moje jaja, no. Ale nie, to na pewno nic złego, nie? Co ty tam będziesz tego, nie? I tak. To był jakiś taki guzek. I tak mówię, nie, no co. To zniknie. No i po tygodniu nie zniknął, nie? Mm -hmm. ja mówię, Jezu, no dobra. To może trzeba pójść do lekarza, ale na pewno się nie dostanę tak szybko, więc spokojnie, nie? Dobra, spróbuję za tydzień. No dobra, pójdę, się zapiszę do tego uro, tam, do urologa, ale no, najpierw trzeba pójść do lekarza pierwszego kontaktu, Powiedziałam, mu, że coś tam wykryłem, on na mnie spojrzał tak trochę jak na ko kolesia z tego, z Marsa, jakby przy tym powiedział, e gdzie jest e IT? tutaj, bo mi się zgubił. No dobra, dobra. Ale dał mi to skierowanie do urologa i on dał mi jakoś bardzo szybko, się dostałem do tego państwowego, to cały czas mówił u, urologa, też chyba w jakiś tydzień no i stwierdziłem, no dobra, ja dostałem się do urologa no to coś tutaj może, może będzie, a to dalej nie chciało zniknąć mhm. tylko stawało się większe więc moja ciekawość była wystawiona na dosyć dużą próbę Coś tam sobie wpisałem jeszcze w internet, coś tam sobie poczytałem. Dostałem się skrócę trochę tę historię. Dostałem się do urologa, który powiedział mi dosyć taką ten, prawdę w oczy, że no, duże prawdopodobieństwo, że jest to coś niepokojącego, co może być nowotworem. Proszę tutaj na USG, na USG szybko się dostałem. No i na USG no, dostałem już taką potężną dawkę wiedzy, czyli no, nowotwor. Pytanie, na kiedy jest Pan umówiony teraz do urologa? Ja mówię, że na za dwa tygodnie. Nie, nie, proszę Pana, to najpóźniej za dwa dni Pan ma tam być. Ja mówię, jak? No normalnie, Pan idzie i Pan go czuje, dopóki Pana nie przyjmie, bo to jest nowotwór. Pan musi się leczyć, Pan musi iść, iść do, i do szpitala, to będzie, będzie zabieg, będzie usunięcie tego jak najszybciej, a później zobaczymy, co to będzie. O, i taka to historia, jak to reklama społeczna, przynajmniej w moim przypadku, zwróciła najpierw uwagę na problem, a później okazało się, że od tego problemu do call to action doprowadziła, no bo Przyznaję się, dzięki tej reklamie, jakby to nie mówić, społecznej, no ja u siebie zdiagnozowałem nowotwór yy, jądra, który kosztował mnie jedno jądro. Pozdrawiam i ono już gdzieś tam w, wią, w jądrzanym niebie, pewnie obok Jana Pawła II i mam nadzieję, że niedługo Putina. To nie jest niebo, to jest piekło, o, oczywiście. Jądrzany niebo to się piekło. Tam będzie Putin z Janem Pawłem będą grać w, w zbijaka. W jądra, bo w zbijaka na przykład moim jądrem. Cokolwiek. No i wiesz, to, znaczy to nie było śmieszne akurat wtedy, no bo to. No ja się to myślałem, że to nigdy nie jest. Zabieg, śmieszne w chemia, wlewki. Ja zresztą o tym wszystkim już mówiłem w tym kontekście. 2015-2016 rok to u mnie dosyć taki ciekawy. Jak ktoś chce więcej, to trzeba wpisać hashtag łapiaja i tam ta historia jest dosyć rozwałkowana. My w ogóle zrobiliśmy do tego kampanię taką marketingową, zrzutkową, która kosztowała nas dosłownie dwie tacki jajek i całą masę po prostu czasu i zaangażowania na fajnych ludzi w kampanię łapia ja, ja. Właśnie, bo z pamiętam, że ty tam zaangażowałeś między innymi Iriego Drabenta, ale też Michała Sadowskiego. Nie? I tak dalej. Tak, że... A to pamiętam, no, mów, dobra, ja mów. No pamiętam, powiem. że Zabry, no. tak. bo co o swojej akcji bez sensu? Nie? To, <laughs> to nie, nie, nie na tym polega. No i pamiętam, że tam Yuri zrobił faktycznie coś takiego, że on łapał te, te jaja, dosłownie te jajka kurze, coś na wzór takiej starej radzieckiej gry na jakieś podróby gamepada z wilkiem i zającem. Tak, wtedy nie wiedzieliśmy, że te chłopie zaatakują Ukrainę bez większego powodu, więc wykorzystaliśmy rzeczywiście ten kontekst. Wiesz, to się rodziło w ten sposób. Yuri zrobisz coś z nami, bo miał wtedy zajebiste te zasięgi. To tak. To no. On był taki celebryto i influencerem, ale takim zdrowym, to nie był patu, patusiarz taki, przepraszam. No wszystkie. takim biznesowo marketingowym, to jak, jak właśnie Michał Sadowski na przykład. Tak, jak Michał Sadowski, który miał też wtedy fajne zasięgi, trochę takie momentum, zanim on się wycofał z tego życia. Jurek, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy oczywiście, jeżeli nie słuchasz, też cię pozdrawiamy. I to wiesz, bo, to, bo to, ta akcja miała bardzo prosty, prosty mechanizm. Pomyśleliśmy sobie, że chcemy to zrobić z Mateuszem i Andrzejem z agencji Twin, my z moim partnerem biznesowym wtedy Radkiem Kaczmarkiem stwierdziliśmy, dobra, róbmy to, jest faj, jest... trzeba to zrobić, nie? Był pomysł na to, jak to zrobić. No i to wiesz, no kogo znamy? Jury, Juriego znamy. No to Juri, zrobisz coś z nami? Dobra, dobra, zrobię, zrobię, tylko słuchajcie, ja to generalnie zaję zajęty jestem, więc jeżeli mamy coś kręcić, a to może... Nakr... Ej, weźmy tego właśnie dwie, że wilka i zająca, to zróbmy takie coś. Dobra, to kiedy możemy nakręcić? No to możemy nakręcić to w czwartek, ale wiecie, nie później niż o siódmej, bo ja dziecko tam na siódmą muszę wychodzić, nie? No to pojawiamy się z tymi jajkami, wiesz, taką konstrukcją zrobioną na żywca praktycznie rzecz biorąc przez Bateusza w jakimś garażu na tym przy koneserze. No i praktycznie bez dubla rozwalamy te jajka, ciesząc się i mordy nam się śmieją. Tam Jurek gada jakieś niestworzone rzeczy do, do, do tej kamery, bo nie mm. ma dubli, bo mamy mało jajek, więc, więc te, ten filmik, który wypuszczamy jest takim radosno, radosną tw twórczością i okazuje się, że jak go Jurek wrzuca, to on nagle, wiesz, w przeciągu dwóch dni ma jakieś setki tysięcy wyświetleń na, na samym fejsie, nie? Ty, no, co, co tu się dzieje? Się to się też jakiś a... mediach w ogóle pojawiło, widziałem cały no nie, bo... tak, nie, no wiesz, wieczorem widzę, widzę akcję w tvn nie następnego dnia TVN mamy na ten, na chacie, jakieś, wiesz, takie wzruszające historie w Dzień Dobry tvn ja idę przez, przez przez taką ulicę w kapelutku moim i tam, wiesz, oni się mnie pytają jak żyć, ja mówię, no, żyć z godnością i łapać jaja, wiesz, no, zajebiście. głośno się o tym zrobiło, zdro myślę, że fajna akcja i myślę, że, wiesz, ten przekaz, który mieliśmy, bo im, ile, ja później ileś wywiadów udzieliłem, bo ja takie onko-celebrytą byłem przez jakiś czas i wszyscy się na początku pytali, ale ty, ty łapiaj, że to takie dosadne, trochę może obraźliwe. No i właśnie tak się robiły kampanie, że musisz powiedzieć w ten sposób, nie? Musisz powiedzieć, żeby łapali jaja, a nie żeby tam się wiesz, no naokoło, bo wtedy tego nikt nie, nikt nie pamięta. I taka to była, był Michał Sadowski, byli inni influencerzy, byli blogerzy, w ogóle ludzie wiesz, no nagle ktoś nam zrobił gierkę, taką otworzył to w internecie, nawet nie wiedzieliśmy kto, nie? Później dotarliśmy i skłamiliśmy kto, to robił. ale ludzie wiesz, no do, dołączyli się do akcji jakby sami siebie, w ogóle czas. Tak to działa przedłużnie. Myślę, że jak ktoś sobie wpisze gdzieś tam w ten internet i łapiaja, to dotrze do materiałów. Niestety nie dotrze do mojego bloga, który był przed łapiaja, bo to tak się zaczęło, że ja postanowiłem tę moją krótką historię, przygodę z nowotworem spisać po prostu w formie bloga. Pomagał mi od razu też, wiesz, za darmożkę i zupełnie spontaniczny Wojtek Krosnowski, były dyrektor kreatywny agencji GONG, który zrobił layout, wiesz, oprogramował, bla, bla, bla. No niestety tego bloga nie ma, gdyż ostatnio zapomniałem. W, w trakcie wakacji opłacić e, fakturę w home.pl, jak się zorientowałem, to okazało się, że musiałbym pch, ileś strasznie dużo pieniędzy teraz, żeby oni znowu postawili tę stronę. I ja stwierdziłem, że właściwie to fanpage to już mi wy, wystarczy, a jak będę kiedyś zarabiał bardzo dużo pieniędzy, na przykład na NFT-kach no, albo na jakichś kryptowalutach, to postawię ją jeszcze raz. Mhm. Urzekła, urzekła cię moja historia. Bo... Urzekła, no tak. No. Mam ma, ma Natomiast reasumując to, jeżeli słuchają nas kolesie od 18 wzwyż, to wy jesteście w grupie ryzyka, więc jak macie ją jaja, jak chcecie na to patrzeć, to je macajcie i wy, wy patrzcie, czy coś złego się nie, nie dzieje, bo jak znajdziecie, to to może być nowotwór, a jak się szybko ten, szybko go wykryje, to się daje go w stóp. Wiesz, to jest nowotwór, od tego mm. można umrzeć. No, no to za, tak zdarza no, się. Przy, no, późno wykryty to są przerzuty do Płuc do kości, do czegokolwiek stąd ta moja chemia, no bo ona była taka bardziej, powiedziałbym, profilaktyczna. Nie? Na, na hmm. wszelki wypadek pierwdykniemy panu kilkanaście wlewek, żeby się nie okazało, że to gdzieś nie poszło, jak się okazało. Znaczy, to, ta chemia ma dużo skutków ubocnych, między in... ubocznych, między innymi trochę później wiesz, gada... możesz gadać głupoty w... o marketingu, myślę, że to słychać hmm. e... momentami. Albo możesz mieć słowo to, albo możesz lubić kolezero i McDonald's, no wiesz takie różne skutki uboczne, ale jeszcze raz, jeżeli ma wyżej osiemnastki, tak mniej więcej 35 lat, to jesteś w tym i to jest uleczalne. Też jeśli nas słuchają kobiety, to kobiety albo dziewczyny, dziewuchy się tak kiwają o tych swoich facetach, jak myślą. No tak, tak, tak dokładnie. Jest ja za nich, to wszystko trzeba robić, bo to, te młodzi bogowie, nieśmiertelni, jak do czego, to nic nie potrafią nomen omen no wziąć w swoje ręce, ale ta, ta piękna część naszego, no, 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 naszego sp świata, społeczeństwa, no została, wiesz, już ileś razy wcześniej wyedukowana, że to, że to jest ważne, nie? Wszystkie kampanie właśnie profilaktyczne dotyczące kobiecych raków, przede wszystkim yy, raka piersi, no one dokładnie są o tym samym, nie? Trzeba hmm. się dotykać, trzeba się badać, yy, żeby wykryć to cholerstwo wcześniej, bo jak wykrywasz za późno, no, to my nic nie mamy, znaczy lekarze nie mają już za dużo do roboty, oprócz tego, żeby jeszcze próbować cokolwiek ratować. Ja zresztą rozmawiałem z doktorem Sarosiekiem, ordynatorem magodentów w Warszawie, to jest chyba już grupa Luxmed na Dorfa, taki szpital, genialne miejsce, w sensie dziękuję lekarzom, no bo to oni mnie tam postawili do pionu, o, oczywiście. Ja w pewnym momencie mówiłem, wy, wy pan, panie doktorze, bo my, tak, my robili taką akcję, nie, to może, nie wiem, czy jakieś zbiórkę zrobimy przy okazji, coś tam, nie, on mówi, panie, kochany, pieniądze to tam są, no tam, mimo wszystko, nie? Czy, tam, czy tam były, pan, pan, jak pan robi, to niech pan świadomość robi tego, mm. bo do nas przy, przychodzą kolesie, których często już w ogóle nie ma co składać, no, wiesz, przychodzą w, taki, w, w takim momencie, nie, ja rozmawiałem sam z kolesiami, po tej akcji, bo to no chyba dla mnie najważniejszym w ogóle włapiaja było to, że później do mnie na fanpage'a, fanpage'a, jakie słowa w ogóle używałem. No na Facebooka, tam, ja tam wtedy Instagrama właściwie to nie, nie, prawie że nie było. Że wiesz, dostawałem wie, informacje od kolesi, którzy potrzebowali na przykład pomocy, bo chcieli podzielić się swoją historią. I to byli kolesie, którzy na przykład, wiesz, w nocy zwijali się z bólu na podłodze obok łóżka. Ale do lekarza nie poszli i też parterce nie powiedzieli, nie? Dlatego wchodzili z łóżka, schodzi, takich jaja bolały, czemu jajo ich bolało, nie? Albo już mieli w takich rozmiarach, że w ogóle, ale nie, no nie pójdę, bo się okaże, że coś być może jest. No absurd, absurd, absurd. Kiedyś jeszcze, jak były rozmowy w toku w telewizji Z Ewą Drzyzką, legendarną, to pamiętam, że był taki odcinek właśnie o Rachu Jąder i tam jeden facet mówił, że. I w jego przypadku to ten nowotwór, wiesz, ten guzek, urósł do takich rozmiarów, że jego jądra były wielkości grejpfruta. Ale dokładnie tak, do, dokładnie tak. Ale co, no, do, dopóki go nie został zdiagnozowany, no. No, to nie, to, no, no, życie to, nie to opuchlizna życie przejdzie. To jest ten chyba taki, wiesz, marketingowy największy insight, który jest. No, Dopóki się nie, z, nie zdiagnozujemy, to, jest, to jesteśmy zdrowi, więc po co się diagnozować, jeśli usłyszymy, że może być źle. No i o tym. O tym łapiaja gener generalnie. Mm -hmm. Wyprzedziliśmy trochę trend polskości i lokalności. Nie? Wtedy jeszcze aż tak to może nie było. Tak, e, Mowember było w zasadzie taką, mimo wszystko, polską edycją tego, nie? Chociaż właśnie tak, też... oczywiście. Nie? Ale, ale żeby nie było, my też wtedy, wiesz, no jakby do tej pory gdzieś tam obserwuję i wtedy też tam z, z kolesiami od polskiego Mowembra, może z Kubą, chyba Kajdenikiem, coś tam kombi kombinowaliśmy wspólnie. To jakoś się nie rozszerzyło, oni poszli swoją drogą. Tak, tak. Ja, posze ja poszedłem swoją. Y drogą pseudo-kariery w świecie marketingu i reklamy. I też, wiesz, to, to jest też fakt, najciekawsze z tego wszystkiego w ogóle jest fakt, że Zastanawiam się, czy to powiedzieć, ale to powiem, no bo dlaczego nie powiedzieć, że próbowaliśmy, wiesz, zainteresować, nie wiem, fundacje na przykład i te fundacje myślały, że my jesteśmy jakąś tą konkurencją w ogóle dla nich, nie? A my swoimi siłami to wszystko, nie za te, wiesz, dwie zgrzewki jajek, nie? albo ja później łaziłem po jakichś miejscach i też próbowałem coś więcej i taki, wiesz, no okej, okay, fajnie, fajnie, ale my tu mamy swój biznes, onko biznes, nie? My tu musimy na, 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 swe, na, na swoje, co nie oznacza, że te, przy tej przygody z różnymi, znowu swoje bardzo za fajnymi ludźmi, na, na kilka lat jeszcze było. A wiesz, no teraz, to mi też trochę paliwa brakuje, no bo jestem zdrowy, nie, ja się wyleczyłem. Ja od dwóch lat jestem oficjalnie, wiesz, już nie robię sobie tych tomografów. Skąd... Tak? Z kontrastem to jest tomogry. tomograf, mhm. RTG i USG, nie? Już, już nie muszę tego robić raz na... Teraz już na... tylko euro, RTV, AGD, nie? Dokładnie, dokładnie tak, więc też, no wie, nie mam paliwa do komunikacji, no, to nie chcę być żadnym cynikiem, no najlepiej się niestety, albo stety, no, nie, ugryzę się w język, no bo wiemy, jakie historie są są, są naj, jakby najbardziej emocjonalne, te, które się dzieją, niestety niestety jest cała masa. I tu nie ma się akurat zupełnie z czego śmiać natomiast my łapia postanowiliśmy zrobić trochę na śmieszne, żeby przy jednak przyciągnąć uwagę, i gdzieś to myślę, że się udało i fajnie. A Mowember niech się dzieje te globalnie, loka, lokalnie ważne. Myślę, że my, właśnie, że już pewnie nawet myślę, że wy to słuchacie którego? Tam pewnie drugiego albo pierwszego listopada nie wiem kiedy my. Coś takiego pewnie. Nie wiem, kiedy my to wrzuciliśmy, ale najprawdopodobniej tak, więc pewnie widzicie już takie też oznaki, że ten Mowember być może w Waszej świadomości socjalowej. I wyruszył. Są kolesie, którzy już coś o tym mówią. Natomiast ja zawsze, ja zawsze to powtarzam. Sorry, niestety od wąsów do ja jest bardzo daleka droga. No trochę jest, ale wiesz co? Mowember przeszło w 2019 roku taki trochę rembranding tutaj w Polsce. I to już nie jest jako Mowember, a jako właśnie Mosznowładcy. No tam nadal jest jeszcze ten aspekt tego wąsa. Ale wiesz, pojawiło się to faktycznie w, taki, w takiej nie, formie. Nie, nie lubię tego, strasznie. So, ja sorry. nie jestem do końca tego fanem, to się przyznaję. Znaczy, a, a, bo ja zapomniałem po, powiedzieć, bo mówiłem o, mówiliśmy o Jurku Drabencie, mówiliśmy o Michale Sadowskim, ale trudno byłoby zapomnieć o cyber Marianie, bo taka jest kwestia. No jest, nie jest nie to też tam, jest ambasadorem moszno władców. Oczywiście, tak. że tak, więc, ale robi to po swojemu. Ja akurat cyber, cyber Marianowej jakby otoczki nie za bardzo jestem w tym targecie, myślę trochę tak nie chcę, natomiast on też nam pomógł, żeby nie było mm. przy, przy Łapiaja, zrobił swój content, później wręcz następnego roku zrobił już właściwie autorski content, więc tutaj szacunek, podziękowania i wszystko co dobrego w twoją, w twoją stronę, zresztą ta historia jest podobna w sensie, to, to jest też koleś, który pod in, już pod imieniem i nazwiskiem no, bo dzieli się swoją historią, no bo on też miał i to dużo cięższy przypadek niż, niż ja, czyli też miał bardzo bliski kontakt z własnym nowotworem mi też to robi spory W serca, i myślę, że znowu szacunek, że to jest. Ja jedynie mówię co do brandingu, że tak, można, władcy to. Ale oni mogą powiedzieć: e, te łapi, ja to takie i ten Walczak taki łysy, nie? Tak. Znaczy, wiesz co, to tematycznie akurat, ale wiesz co, jeśli chodzi właśnie o moszno-władców, to... Znaczy, to, no jak no, hipicuję, no bo wiadomo, to jest ważne, natomiast zauważyłem, że tak im przynajmniej od jakiegoś czasu średnio idzie zasięgowo i właśnie jak patrzę sobie, patrzyłem sobie na ich ambasadorów, to szczerze rozpoznałem tylko Cyber Mariana właśnie. I pewnie też, którzy... Jeszcze jest tu sporo ludzi, którzy go jako tako kojarzą, no bo to jest trochę taka legenda polskiego YouTube'a mimo wszystko. No i widziałem też tam, rozpoznałem gościa z kanału Baniak Baniaka, to jest Typ, który nagrywa kampanię papier z papierowych RPG-ów. jest w tym świecie papierowych RPGów dosyć rozpoznawalny, dlatego go znam, bo normalnie bym go nie, nie cholery nie znał, bo to też nie jest jakiś super zasięgowy. Ja no wiesz, jak kogoś nie znasz, to nie znasz, no. tak. to też nie jest jakiś super zasięgowy influencer, ale reszty, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie, szczerze mówiąc, ale też wiedziałem, że na przykład swego czasu, chyba rok temu dosłownie do tej akcji się przyłączyła też Kubota i tu pewnie też ze dwa słowa jeszcze o tym spełnimy w kontekście Różowego Października, no bo Kubota się też często, co jest bardzo fajne, angażuje w takie akcje i no, no i super w sumie. Tak, czujna marka Mm -hmm. Jakby ktoś był tutaj taki, wiesz, przyjechałby z centrali jakiegoś koncernu, jakiegoś koncernu, to powiedział, jest to woke brain. Tak, więc ja polecam i pozdrawiam też i tak dalej. Natomiast faktycznie gdzieś ta akcja się dzieje, ale mam wrażenie, że one troszkę te takie rzeczy związane po prostu z nowotworami w Polsce, pomimo tego jak bardzo dużo tutaj ludzi cierpi na nowotwory i jak bardzo mamy wysoką śmiertelność, jeśli chodzi o właśnie no, po prostu raki, to czegokolwiek tak naprawdę, to jest ich stosunkowo mało i też to widzę właśnie przy okazji Różowego Października w tym roku, bo chciałbym tutaj też o dwa, trzy słowa po, po prostu poopowiadać o Różowym Październiku. W ogóle bym troszeczkę też, wiem, że to może dziwnie zabrzmieć ale ja bym też tutaj wyszedł trochę od takiego męskiego case'u, to jest co prawda temat, który bardziej się tyczy kobiet, ale wbrew pozorom mężczyzna też może zachorować na raka piersi, choć to jest scenariusz o wiele rzadszy i wówczas niestety o wiele częściej śmiertelny. I o tym, że mężczyzna może mieć raka piersi, ja się dowiedziałem po raz pierwszy, kiedy śledziłem taki amerykański program ubezpieczeń społecznych Obamacare, bo tam między innymi było właśnie uwzględnione o takie ubezpieczenie od, od raka piersi dla mężczyzn. I też temat męskiego raka piersi w ogóle poruszył taki animowany serial dla dorosłych, Archer, jak ktoś nie oglądał, to polecam tylko się trzeba przygotować na to, że to jest dosyć wulgarny i obrzydliwy jednak serial, ale polecam mimo wszystko. Te lubimy najbardziej. No. Dokładnie. I właśnie tam tytułowy bohater w jednym z sezonów dowiedział się, że ma Pierci piersi się faktycznie przez pół chyba tego sezonu, czy nawet cały z, z tym zmagał. I mówię o tym jednak tak bardziej trochę w kontekście jakby ciekawostki tak naprawdę, no bo jak wspomniałem, ten problem dotyczy prze, w, w mężczyzn, no to raczej no niezmiernie rzadko i nie chciałbym, żeby też ten właśnie segment zdominował ten taki męski case. Natomiast no warto też wiedzieć, że paradoksalnie jak się z mężczyzną, to nie jest się w 100% bo od, od raka piersi też można no, na to natrafić. Też żeby nie było, rak jądra to nie jest najpopularniejszy rak i najbardziej ten rak na świecie, czy też w Polsce, bo dalej najwięcej umiera, wiesz, na, na tradycyjnym raki, Powiedziałbym. Wiesz dlaczego tylu Polaków i Polki i Polek umiera na raka płuc? To już ci odpowiadam, bo pewnie nie wiesz, a może wiesz. No słucham. Dzięki, że pozwoliłeś mi powiedzieć. Dobra, to przekomarzamy się oczy, o, oczywiście na waszych oczach. Wiemy, że to lubicie. A na waszych uszach. Te... Na waszych uszach. Dobra, zupełnie poważnie. Dlatego, że jest bardzo późno wykrywany. Bo mhm. jaramy, bo, a przede wszystkim wiadomo, jaramy szlugi i tak dalej, a Polacy ciągle jarają szlugi nawet mm. jeżeli tego nie widzicie i robią to bardzo namiętnie i, sku, i jakby skutecznie ja nawet wiem kto jest winny ale to już mniejsza nie jarający nie. szlugi okej, okay, nieważne ona, ona temu winna i palimy, palimy, palimy i robimy to przez ileś lat Ten, tego raka nie widać a on sobie tam zaczyna już działać i dopiero go wykrywamy jak już właściwie dziękujemy do widzenia po wszystkim nie? no to jest ja, to ile... chociaż wiesz co, mój pradziadek na przykład przykład miał raka płuc, od nigdy w życiu żadnego papierosa z tego, co mi mówiono, nie zapalił? So, no wiesz, no są so, so też takie przypadki. Oczywiście, mhm. że tak. Natomiast nie, no, ciągle raka płuc wywołują przede wszystkim papierosy. Papierochy, no wiem. wiem no bez jaj, no. No dokładnie, to prawda. A to trochę ha hasło w tym, no bez jaj, to też jest dobre tak. e hasło. E więc dla dlatego, muszę przy przytoczyć ci ciekawostkę, jak byłem e w radiu dla ciebie bodajże. W no, w ogóle, to nie, to nie wiedziałem, jak... że dla mnie byłeś w radiu, no to dzięki. A, wie, to, jest... to tak, taki prezent. Nawet nie wiedziałeś, że to było wtedy dla ciebie. No tak, to, tak. No, dokładnie. Dla ciebie. To było na Myśliwieckiej chyba, jeśli dobrze pamiętam. To, było, to był jakiś absurdalny ten termin, bo to zaprosili mnie do audycji bodajże. i dobrze pamiętam, to była bo pierwsza, bo 2 listopada, chyba o 7 rano, okay. na... no że rana... radio tak działają często. No tak działają, nie? I to była rozmowa na żywo z dziennikarzem tegoż radia, który zapytał się mnie, a, a jak to później? Na przykład na to, jak na plaży, to jak to? Jak to? się wychodzi bez... Be, be. Bez jąder, tak? W sensie... bez, jąder, bez jąder, nie? I on tak zapytał, ja, ja, ja cytuję go, wiesz, tak całkowicie, wiesz, i mnie zawyrowało mówisz, i mówisz, wiesz, to z mojego punktu widzenia, przede wszystkim możesz sobie fantoma dać od razu, jak jest wyciągane jądro, mm -hmm. to dostajesz, no tak jak, możesz z fantomem piersi, jak tak, tak. chcesz, tak samo z jądrem, wyciągasz, yy, przepraszam teraz wszystkich za, co powiem, tą chodzozę, która jest zainfekowana rakiem i wsadzasz yy, sztuczne, mm -hmm. więc nie widać, a nawet jak Ci jak nawet jak tego nie chcesz, to też nie widać, plus ciągle masz drugie jądro i ciągle Możesz mieć dzieci. Oczywiście, jeśli chcesz mieć dzieci, to mhm. możesz je mieć, jeżeli tego się boisz. A jeżeli chcesz być w ogóle jakiś taki, wiesz, no, że chcesz, wiesz, że będziesz chciał mieć dzieci, i się boisz, że cokolwiek będziemy gorzej bez jednego jądra, to możesz jeszcze przed tym zamrozić sobie na siebie. I jeżeli przyjdzie ci do głowy chęć posiadania dziecka, no to wtedy w ten sposób. No, ja bym tutaj właśnie troszkę też teraz porozmawiał o samym różowym październiku, bo wiedziałem, że parę rzeczy się wokół tego pojawiło. I właśnie chciałbym się tu skupić bardziej na, na kobietach, bo też jest w moim przypadku taka smutna prawda. No, nowotworu żaden mnie się osobiście nie dotyczył, mam nadzieję, że nie będzie dotyczył. Natomiast fakt jest taki, że w mojej rodzinie niestety było trochę tych nowotworów i też był rak piersi, to dwukrotnie bo w zasadzie na raka piersi zachorowała moja ciocia, która zmarła w sumie dwa lata temu, niestety no tam wczesne wykrycie niewiele dało paradoksalnie, bo rak no, robił bardzo, bardzo szybko przerzuty i faktycznie ciocia po prostu po kilku miesiącach od diagnozy zmarła. I też na raka piersi chorowała moja probabcia. No ja nie miałem jej okazji poznać, przynajmniej tej od strony mamy, bo drugą swoją prababcię miałem okazję poznać, ale ona była niezwykle długowieczną kobietą i zmarła chyba w wieku 98 lat, o ile dobrze pamiętam. Natomiast moje, babcia mojej mamy faktycznie też zmagała się z rakiem piersi, aczkolwiek z, no znacznie dłużej faktycznie się udawało wygrywać z tym niż, niż mojej cioci. Wiesz co, w, w, ja nie pamiętam cyfr, ale to że powiedziałeś, że nie będziesz miał styczności. Najprawdopodobniej będziesz miał mniej lub bardziej bezpośrednią, bądź też pośrednią z jakimkolwiek nowotworem. Znaczy ja nie powiedziałem, że nie będę miał, tylko że mam nadzieję, że Nadzieje. Nie będę. Nadzieję. Nie, miał. no to masz nadzieję. Moim zdaniem nadzieja może być tak, że nic tu nie da, twoja na nadzieja. I no nie mówię to, żeby, nie. żeby z ciebie drwić, tylko takie są fakty. że Żyjemy, wiesz, w tak zanieczyszczonym. Się. Nie zmyśl... można sobie wygooglać w tak zanieczyszczonym środowisku wpierdzielamy takie żarcie które jest totalnie rakotwórcze i mógłbym jeszcze powiedzieć ile rzeczy, które na to wpływają natomiast to jest jedna rzecz, natomiast z drugiej strony mamy no, coraz lepsze narzędzia do, wiesz, do diagnozy, do, do walki też z, z, z rakiem więc ta walka się, się toczy coraz więcej będzie nas chorować, ale na szczęście coraz więcej będzie miało szansę na wyzdrowienie no, więc chyba że kolejne miliardy będą wyciągane ze służby zdrowia i przekazywane, wiadomo gdzie, wiadomo po co. No to wiesz co, no ja się trochę nasłuchałem o tym, jak wygląda medycyna, bo troszkę studentów zarówno tego kierunku, jak i samych lekarzy w życiu poznałem i, i wiem, jak to, jak NFZ wygląda i działa. No wiesz co, ale to by był to temat na podcast Medycyna przegadana Nie, nie. wiem. Nie, nie, nie po kłosie ja było to, to też to, że ja wiesz, a ja w to środowisko troszkę więcej też wnikłem i to można by książkę napisać, albo jedną, albo drugą, jak to wy, jak to wygląda, natomiast wiesz, no z mojego punktu widzenia, nie chciałbym wchodzić w dyskusję, a kto zarobił na COVID-zie, nie, ho, ho, ho nie, I, że był to spisek firm medycznych, bo to chyba, to nie o tym jest, nie, ja, ja pamiętam tylko z mojej, z, z mojej historii z rakiem, jak okazało się, że po pierwszym cyklu chemii mam tak osłabiony organizm, że krw, w krwidzie mam czegoś tam białych, czerwonych, hmm. krwi, nie pamiętam czego, no, czegoś, wypieprzyło to w cholerę chemia, w związku z tym dostałem receptę na pięć zastrzyków w brzuch, nie, I idę do apteki i dostaję je tam dosłownie za chyba 5 złotych, nie, pytam się, a jakby one nie były refundowane, to po ile one są tam? 180 złotych sztuka. No tak to, to wygląda. Ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, bo też takich historii dosyć dużo nasłuchałem. Ale tak wracając do różowego października i do samego raka piersi, to ja też myślę, że właśnie w tym przypadku, bo tutaj mówiłeś, Wojtku, że faktycznie ta damska część społeczeństwa jest bardziej wyedukowana w tym aspekcie, bo faktycznie było więcej takich akcji dotyczących kobiet, świadamiania ich. I też dużą rolę tutaj mam wrażenie odgrywały także po prostu celebrytki i influencerki, paradoksalnie. Bo na przykład myślę, że. W moim kontekście, przynajmniej, ja więcej o raku piersi zacząłem słyszeć, i w momencie, w którym Angelina Julie zaczęła o tym rozmawiać. Bo tak się składa, że jej mama oraz ciocia też właśnie zmarły walcząc z tą chorobą, i to w dosyć młodym wieku, bo tam jedna miała chyba 56, a druga 54 a, lata. Nie, no to, to chyba najsłynniejszy przypadek, nie? Tak. Tej te, te jakby pre prewencyjnego podejścia w ogóle i takiego, no. Szukam, do... Szukam słowa no... No, profilaktycznego, to no. Profilaktycznego, ale wiesz, no jakby bijącego po oczach totalnie, nie? kiedy nagle celebrytka z totalnie pierwszych stron gazet pra... była, par... była, prawda? Partnerka. No chyba teraz była, no ale to była, wiesz, partnerka... no, czy była, czy nie była, to ona już i wcześniej była znana, więc tutaj. Tu. Był... tak, nie wiem, nie no, wszyscy <BIZ> wiedzą, że te, 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 tum, to Tomb Raider to jest Angelina Jolie. No. Mm. No, i takie o pewnie grał sobie brat Pitt w ten grek. I tam, czy tam oglądał film, to o, fajna dziewczyna. Może by się nią zainteresował. O, mam w kontaktach wśród znajomych. Napiszę, może. Może będzie, co? Jak to się mówi? Może coś z tego będzie. I okazało się, że, by, że było tak, to no wiesz, tak by to był ten przypadek, kiedy. What the fuck, nie? Co, ty, się wydarzyło. Ty, ty bardziej, że właśnie sama Angelina się również zdiagnozowała i się okazało, że ma mutację genu BRCA, który właśnie oznaczał wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi. I ona się ostatecznie zdecydowała na taką dosyć mocny profilaktyczny krok po prostu usunięcia obu piersi i rekonstrukcję właśnie w obawie przed, przed nowotworem. No i jak to bywa ze znanymi ludźmi, którzy mają obrożnią siłę przebicia, no Angelina dosyć mocno faktycznie rozpropagowała tę profilaktykę wśród kobiet i, i po prostu badanie się, no w zasadzie na całym świecie, no bo to też jest kobieta, która nie jest znana lokalnie, ale globalnie po prostu, no chyba każdy zna Angelinę Jolie i przynajmniej raz o niej w życiu słyszał. No i cóż, i właśnie zauważyłem, że więcej się pojawia takich akcji dotyczących kobiet i też właśnie przy okazji Różowego Października, który jest mocno tak dosyć rozpropagowany również po stronie Marek i tu bym chciał ze dwie, przynajmniej ze trzy przykłady takie przywołać, które ostatnio mi się rzuciły w oczy właśnie, no po prostu w tym roku, tak, no bo mamy już Październik za sobą. I właśnie pojawiła się między m.in. Kubota, tak, która też praktycznie zawsze angażuje się w takie rzeczy i już, już wcześniej po prostu gdzieś tam część tych pieniędzy ze swoich produktów, w tym przypadku dedykowanych, oddawała na różnego rodzaju fundacje. No ale też jest. O jezu i tutaj nie wiem, jak to wymówić, nawet w zasadzie. Wymówię to po prostu tak, jakbym to przeczytał po polsku, czyli Estée Lauder Companies, która zaprosiła. albo do... es, tak, że... tak, która zaprosiła do współpracy właśnie sporo też znanych kobiet, po prostu i to w każdym wieku, co też jest mega fajne, bo to jest to legendarne Diversity and Inclusion, czyli Sandrę Kubicką, Anitę Wodarczyk, Jannę Jędrzejczyk, Martę Lech Helenę Norowicz. Czy sonie ziębę, i faktycznie też zaczęły o tym raku piersi, o badaniu się, o profilaktyce mówić. Tak jak mówię, jest mega fajne, że tutaj mamy po prostu taki przekrój wielu różnych pokoleń, po prostu tych, z tych dziewczyn, tych kobiet. I widziałem też w zasadzie kilka caseów agencyjnych, i to jest fajne, bo. Nie widzę tego często paradoksalnie, a mam wrażenie, że właśnie powinni, powinno się to, się to pojawiać w naszej części, bo jednak agencje często po prostu takie, wiesz, kampanie, czy jakieś csr działania dla swoich klientów przeprowadzają, więc fajnie to, żeby robili to po swojej stronie czysto jako marchi i właśnie jeden z takich caseów, który wziął, który, który bym wziął pod uwagę, jeśli chodzi o różowy październik i który coś tam ciekawego przy tym robił, to był case agencji Morbananas, co mnie jakoś bardzo nie zaskakuje, no bo Ania, ledwoim Blacha, mam wrażenie, że Mocno się angażuje w wiele takich projektów, które tyczą się kobiet i przecież też chyba jako pierwsza agencja w Polsce ona udostępniła swoim pracownicom ur mens urlopy menstruacyjne, co jest też fajne po prostu. No i nas wsparło fundację Rock'n'Roll, tworząc cykl po prostu dedykowanych webinarów dotyczących raka piersi, profilaktyki i tak dalej. I też jest jeden taki z agencyjny, który mi się rzucił w oczy i to mnie trochę zaskoczyło akurat. W tym aspekcie mnie bardzo zaskoczyło, a mianowicie Tigers. O ile Tigers jest znany z takiego wspierania właśnie biznesu, ogólnie branży marketingowej i szeroko zakrojonej współpracy z różnymi agencjami czy ekspertami, to ja mam wrażenie, że chyba nigdy tam nie było takich działań typowo CSR-owych i Franciszek raczej od nich stronił. I chyba, nie wiem czy tak jest, bo nie gadałem z nimi o tym, mam wrażenie, że to, że się to w ogóle pojawiło tutaj, wzięcie udziału w tej, w, w, w tej akcji związanej z różnym październikiem, to za sprawą po prostu tego, że jest teraz nowe przewodnictwo w samej agencji, czyli po prostu Karolina Kawska, nowa CEO, CEO, która pewnie zmieniła troszeczkę ten tor, i faktycznie teraz jest tak, że zaproponowali, że po prostu wybierając produkty z charytatywnej kolekcji Rok Tygrysa, no to marka spiadora i, i, i Piera, podopieczne fundacji z kolei Spa for Cancer. Także to też jest na plus i bardzo, bardzo fajna akcja, przyznam szczerze. Wiesz co, no każde takie działanie, które ma, dorzuca jakąś cegiełkę jest zajebiste i w ogóle Kubota szacun, Tiger szacun, morba na nas szacun, Rock'n'Roll szacun, Rock'n'Roll to jest w ogóle taki pionier komunikacji, no wiesz nie, to jest ta, 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 ta słynna chyba i najfajniejsza i to chyba ciągle będąca takim złotym geralem kampanii społecznej kampania ja zbieramy na nowe jak to było, cycki, fryzury i dragi jeśli dobrze teraz zapamię zapamiętam coś takiego, no. Kampania, która wyrwała z butów chyba część. część. Pewnie, pewnie ci, co słuchają, to wiedzą dokładnie, o czym mhm. mówimy i praktycznie rok, rok do roku jest to powtarzane. Tutaj wszelkie możliwe agencje właśnie reklamowe, marketing, marketingowe mają szansę tam się wykazać, kreatywni rzeczywiście się wykazują. Zresztą e, robiąc zajebiste rzeczy, no w sensie ostatnio nawet KRS-y, które, które były, wszystkie rzeczy związane z browarem. Tutaj pozdrawiam kolegę sierota, jeżeli nas słucha, a jeżeli nas nie, nie, nie słucha, to może powinien zacząć słuchać, choćby z szacunku do starszego kolegi, z którym siedział kiedyś w, w pokoju na ulicy Drużbackiej i, i kwinił jakieś rzeczy. Oczywiście mówię o Adamie Sierocińskim dyrektorze kreatywnym agencji jakże fajnej Fiders, który z, w przeróżnych konstelacjach z rock'n'rollem działa i wymyśla naprawdę fajne rzeczy, które czasami są tylko kejsami. Fajnymi zresztą, ale czasami mają, mają rzeczywiście tą moc strażenia więc szacun za to. Tym bardziej, że to często są po prostu, wiesz, też pro, projekty, które się robi w barterze. Nie? Ty, ty dajesz fajną kreację, robisz ją za darmo z nadzieją, że wygrasz parę nagród branżowych, ale dzięki temu robisz dobrą robotę dla fundacji, dając jej zasięg, rozgłos. Więc mm. Raken od 100 lat takie rzeczy robi. Robiła to bardzo skutecznie m, Alivia, dostając też efekt. Jeśli dobrze pamiętam, za, za swoje kampanie w ogóle tak. No, ona dostała chyba złote FI za, za skuteczną kampanię. A łapię ja tylko nominację. Skandal. Ale to było dawno i nieprawda i już się nie, nawet, nie te, nawet się nie, nie gniewam. Więc trochę tych rzeczy było. Moją najbardziej nielubianą Akcją jest taka akcja. Photos for Life, totalny ghost reklamowy. Nie cierpię takich rzeczy. No ja to nie wiem, co to dokładnie, nie słyszałem. to, to wiesz, co to była taka, taka kampania, że, mogły, że, że zrobiono zdjęcia ludziom z rakiem albo po raku i mogły się kupić i dzięki temu w, ich wspierać i w ogóle wspierać walkę z takim. Wiesz, taki, to brzmi jak nie, projekt bo, NFT w sumie. Bo. Tak, jak projekt NFT, bullshit. Ja później rozmawiałem zresztą z jedną z osób, która była w uwikłana, i która mówiła po, po tym wszystkim, powiedziała trochę, What the fuck, nie? Mam wrażenie, że ktoś. To że ktoś nas zeskamował tutaj, a i żeby się wybić w jakimś tam tym konkursie dla branży reklamowej. No i chyba tak było. Nie cierpię tego, te, tego przypadku. I myślę, że też ludzie w fundacjach często mogli mieć wrażenie, że właśnie agencje trochę odklejone. Natomiast te przypadki, o których mówimy, jak najbardziej przyklejone. Fajne, kreatywne. Ja Co roku mam... mam rock and roll właśnie jest taki, że chyba ma, ma, ma to w statucie gdzieś tam, w misji, że co roku mają robić coś innego, fajnego, nowego. Mhm. działającego. Znaczy wiesz co, to nie, nie wszystkie te, te projekty są jakoś szczególnie kreatywne, bo niektóre są bardzo proste, ale to nawet nie szkodzi. W sensie, bo i tak mają siły przebicia i są dobre. Wiesz, no takiej y, ta kampania Estelo der Companies, no to ona w swoich założeniach o, jest bardzo zobra, prosta. Zobacz, jak ładnie powiedziałeś. Nie, się, może. Nie? Nie, nie wiem, czy ja to... Do... Ja podejrzewam, że ja to źle wymawiam, ale jakoś no. mnie to obchodzi tak szczerze. A, a ja się Więc... kiedyś nauczyłem w ogóle wymawiać konditora i komponera tundwizę. Nauczyła mnie reklama, nie? Ale, okay. pru... ale, ale z Prudential miałem taki kłopot. Taki kłopot, że jak zmienili się na pru dla mnie, to powiedziałem, nie, no szacun. od Dzisiaj, wiesz, tam wracam do domu, mówię, cześć, kochanie. Nie wiem, czy wiesz, Prudential Puh! zmieniło się na pru. No. Ona mówi, ej, cudownie, chcesz kotleta? Mówię, nie, powiem sobie, prób. <noise> tak, no więc właśnie mam wrażenie, że ta kampania ona jest dosyć prosta, bo po prostu wiesz, wzięliśmy kilka różnych kobiet znanych z różnych działalności, w różnym wieku i elo, ale jest dobrze wykonana po prostu. No i fajna, tak? I uświadamiająca, i to jest, to jest najważniejsze myślę w tym wszystkim. Że to niekoniecznie Dokładnie. musi być jakoś super kreatywne, ale ma być po prostu skuteczne. No. No, do, dokładnie tak, wiesz, no to, co my tutaj robimy, myślę, że nie jest jakoś specjalnie kreatywne w tym momencie. No, Ale nie, no, myślę, że dziady i no to, to jest najmniej kreatywna rzecz, jaką można robić. I, 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 to, I tak, dokładnie, to jeszcze, wiesz, w takiej stylistyce, że ja mówię, kiedyś to były te akcje, nie, te łapiaja, to, to, to było kiedyś, teraz to tego nie ma i w ogóle w przeżyłem, nie, to wyobrażam sobie, wiesz, jak kiedyś mówili właśnie dziadkowie, no przeżyłem tę wojnę, w... zobacz, jak tutaj, nie, ja mówię, przeżyłem tego raka, i zobacz, jak to jest tak. Więc najprościej jak się da. No. Ale, ale znowuż to, to, co było, i znowu wracam do tego, mówienia jak było. Ja zakładam, że nawet jeżeli ten podcast wysłucha siedem osób na krzyż, albo 7 tysięcy, albo 700 milionów, cokolwiek, I jedna z nich pod wpływem tego znowuż pomaca się po jajach i zobaczy, że coś jest nie taki, wykryje coś na samym początku i zdiagnozuje na przykład nowotwór, i którego da się, a da się od razu powiedzieć, to jest zajebiście, sukces, wiesz, nie? Co ja więcej mogę powiedzieć? Że tych 700 milionów będzie z Chin i nie, nie będą znać języka polskiego, to mamy trochę przykrość. No ale co ja znam się na chińskim języku? No, nie nie za dużo się znam. Nie, no, ale masz rację. Tak, więc zasadzie... ja, no ja wiem, dlatego, dlatego to powiedziałem. Tak, no, w zasadzie po to właśnie ten odcinek nagraliśmy, tak, żeby troszeczkę opowiadać o tym, jakie kaisy były, co było ciekawego, co było fajnego. Cóż, no ja bym tylko i wyłącznie zachęcał do tego, żeby takich akcji się pojawiało więcej i to nie tylko uświadamiających, no bo rock and roll w zasadzie, ma wrażenie, że to już w ogóle się trochę tak stało, po prostu synonimem, wiesz, tej takiej walki z nowotworami już nawet niezależnie jakimi. To jest taki element krajobrazu, no, że jak nie, nie, nie ma rock'n'rolla, wiesz, po jakimś czasie, to myślisz, co jest? Dlaczego, dlaczego jeszcze tej kampanii nie ma? Nie? Dlaczego, dlaczego się nic nie wydarzyło? Robią to dobrze, robią to robi to inaczej, robił to, 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 to świetnie. Zresztą branża wie, dlaczego tak się dzieje, uh -huh. ale to chyba nie o tym odcinek, żeby, żeby o tym gadać, więc totalny szacun za to, jak to jest. Ty Prowadzone. Więc na pewno ja bym sobie życzył więcej takich akcji. Mam nadzieję, że będzie się ich pojawiać troszeczkę, bo faktycznie temat jest ważny i po prostu potrzebny. A może to jest tak, o, o czym jeszcze nie wiemy, że właśnie te, teraz w 2022 roku ten polski Mowę wiesz, wystrzeli, bo ktoś robi właśnie przygotowania do akcji, którą zobaczymy i powiemy: what the MADA what FAKA się tu wydarzyło łapać jaja, nie? Być może. Wiem, nie wiemy tego, nie? Dobra, ja się wzruszyłem tym, co powiedziałem, że, nie wie, że, że ważne są, są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No Co, no to chyba tyle na dzisiaj, tak? Tu dzisiaj zobaczcie, bardziej pokadunkowy. Dokładnie, ale nic nie było o NFT, nie było nic o kryzysach. O marketingu chociaż co nic nie, było. o marketingu nic, ni, nic nie było. Na nowych technologiach tym bardziej nie było. Tym nic. bardziej, więc smutek mm, mm. żal. Ale na szczęście jest listopad, najpiękniejszy miesiąc w roku. Zmieniliśmy czas. Chile. Zmieniliśmy czas na zimowy. Inflacja jeszcze nie dobiła do 21,37%, więc jest wszystko dobrze. Prezes w dobrym zdrowiu jeździ po Polsce i niech jeździ jak najdłużej, bo podobno korelacja między jego wizytami w Polsce a wynikiem PiS jest odwrotnie proporcjonalna, więc zachęcamy, żeby, <grym> żeby, żeby to się działo. No, Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów, więc Polska płacze jest. No to ja, to ja to patrzę inaczej, tu liga mistrzów odpadła z Barcelony. <laughs> też, te, też tak może, może być. Za chwilę mistrzostwa świata w Katarze. Jest nawet wie, wie, nie, wiem, nie wiem, czy zauważyliście, bo właśnie nie zauważyliście. Być może to jest ten. Wszyscy, wszystkie marki czekają do 1 listopada, żeby się odpalić w, wreszcie ze świętami i z Katarem, bo jeszcze nic się nie dzieje, wiesz. No. No to z, z, ja, ja, ja nie mam powodu, żeby kupować chipsy Lay's. Nie wiem, kiedy to nastąpi, nie, czy będę mógł coś, wiesz, nie? nie? kupisz ich było z Biedronki wycofali już jakiś rok temu, więc... No ale w, ża w, żab w Żabnym są, no. No, Są w żabce po przebiciu wielokrotnym cenowo, nie? No, to... no, nie no, tzn. w jakim... Ja nie wiem, ile kosztują rzeczy w Żabce, to już ustawiliśmy, no tak, no. nie? Dwupak Ostatnie... w cenie trójpaka, nie? pod warunkiem, że masz 16 lat i przyszedłeś z, z matką i masz e, motorower, ten, tutaj. motorower aplikacje żabki i kupujesz, kupujesz trzy razy w tygodniu minimum mleko z siadłe, ale tylko i wyłącznie w butelce w butelce mm. plastikowej. Na Od bole, Alpro. <grym> Za, za, za sprawą rekomendacji Borysa Szyca no tak to działa Dokładnie. niestety. Jak to, jak to udokumentujesz, no to wtedy co, co dostajesz, Już nie pamiętam? A, że wiesz, ile kosztują lejsy. Tak, tak. że Jest promocja, że dwie paczki w cenie trzech. No. Ja to się obawiam, że jak ja kiedyś będę wychodził z biura tutaj na... On nie powiem ulicy, nie będę ten. Z biura będę wychodził, to mnie jednak ludzie z żabki wezmą i na wiesz? Być może, to, to na powiedzieć. Co nie wiesz, jakie, co nie wiesz, jakie ceny wariacie, co? E? To wszystko jest tu napisane tutaj nie ulicz, naucz się liczyć ty gamoniu co miałeś Tej nawet matury nie miałeś z matematyki pewnie nie no nie miałem i tym optymistycznym akcentem myślę że Kończymy. Łapcie jaja, badajcie się, powiedzcie swoim znajomym, żeby łapali jaja i wszystko, co tylko, żeby profilaktycznie przede wszystkim podchodzili do swojego zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, jak można powiedzieć. Bo bez zdrowia nie będzie można pracować po 16 godzin dziennie. Dokładnie tak. Jak jest zdrowie, to wszystko będzie dobrze. Jak to się mówi? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz. Marketing przegadany. Sprawdź nasze pozostałe odcinki na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.